nowy ateizm, o którym troszkę chciałem powiedzieć, należy do najpopularniejszych zdecydowanie w tej wersji anglosaskiej współczesnych nurtów antyreligijnych. Świadczy o tym chociażby obecność pozycji przedstawicieli tego ruchu, manifestów nowego ateizmu na pierwszych miejscach list bestsellerów. Na pierwszych miejscach najważniejszych list bestsellerów, duża oglądalność debat przedstawicieli tego nowego ateizmu, towarzyszący tej nazwie przymiotnik nowy, mógłby sugerować, że faktycznie mamy tam do czynienia z jakąś wielką nowością, z nowym spojrzeniem. Można jednak, czytając tych nowych ateistów przez pryzmat tego, co już wiemy wcześniej, mieć pewne wątpliwości, poważne wątpliwości, co do tego, ile u tych ateistów jest nowości. Dlatego celem mojego wystąpienia jest pokazanie na poziomie treści, że nie ma zbyt wielu nowości w nowym ateizmie. Spróbuję to ukazać, pokazując zakorzenienie myśli nowych ateistów u mistrzów podejrzeń, u tych, których nazywamy mistrzami podejrzeń, z uwagi na ich podejście, naturalne podejście do religii, ich podejrzenie w stosunku do wiary. Podstawowy problem zawiera się więc w pytaniu, co wspólnego ma główny nurt ateizmu współczesnego z koncepcją znaną z XIX-wiecznych lektur na ten sam temat. Tutaj posłużę się metodą analizy. Skoro zostałem zaproszony na tę konferencję jako teolog, to pozwolę sobie na rozszerzenie perspektywy i postawienie jeszcze jednego pytania. Mianowicie, jakie znaczenie dla teologa ma fakt, że sposób myślenia Marksa, Nietzschego, Freuda jest wciąż taki atrakcyjny, jest wciąż chwytliwy, wciąż wydaje się być interesujący. I w tej drugiej części wykorzystam metodę syntezy. Sam termin nowy ateizm pojawił się w 2006 roku. Użył go jako pierwszy w tym kontekście dziennikarz Gary Wolf w magazynie Wired na określenie rodzącego się prądu antyteistycznego. U podstaw tego nurtu znajdują się książki czterech pisarzy. Filozofa i neurobiologa Sama Harrisa, który napisał m.in. Koniec wiary. Etologa i ewolucjonisty Richarda Dawkinsa z Bogiem urojonym. Wspomnianego już Daniela Denneta z pozycją Odczarowanie, religia jako zjawisko naturalne. Oraz rok później dołączono do tego grona dziennikarza Christophera Hitchensa, autora Bóg nie jest wielki. Z uwagi na ograniczony wymiar czasowy trudno analizować każdą z tych pozycji, trudno w każdą z nich się zagłębiać. Dlatego dokonałem zawężenia i podobnie jak pani doktor wybrałem Daniela Denneta do tej mojej analizy. Takie zawężenie ma przynajmniej dwa powody, dwa uzasadnienia. Pierwsze z nich związane jest z kompetencjami autora. Jestem przekonany, że spośród prekursorów nowego ateizmu to właśnie Daniel Dennett jest najbardziej wykształconym filozofem, uformowanym w znakomitych ośrodkach, u znakomitych mistrzów, licencjat w Harvardzie, doktorat w Oxfordzie. W sposób szczególny zajmuje się filozofią umysłu, filozofią nauki, głównie biologii, kognitywistyką. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Badawczym w Massachusetts. I można przypuszczać, że właśnie Daniel Dennett od dziecka spotykał się dosyć profesjonalnie z tematyką religijną, ponieważ jego ojciec, na co dzień szpieg amerykańskiego wywiadu, był ekspertem od historii islamu. To pierwsze ich uzasadnienie, kompetencja autora. Drugie łączy się z charakterem całej książki Odczarowanie. Na tle pozostałych z wymienionych pozycji nowych ateistów ta książka wyróżnia się najmniej agresywnym podejściem, najbardziej szerokim i wyważonym, zdałoby się, spojrzeniem na tematykę religijności. Wydaje się, że w przeciwieństwie do Dawkinsa, Harrisa, Hitchensa, właśnie Dennett nie koncentruje się tak bardzo na przesiąkniętej kpiną, anegdotami w formie retorycznej, ale stara się budować w miarę systematyczny wykład. Stara się przynajmniej opierać ten wykład na źródłach filozoficznych, czasem na badaniach empirycznych. Zapewne z tego powodu
Właśnie ta książka odbiła się najmniejszym echem, jest najmniej popularna z wszystkich pozostałych, najrzadziej cytowana. W rezultacie tak zakrojonego powodu, celu, problemu, źródła mógłbym ten mój temat troszkę uszczegółowić. Byłoby to dziedzictwo mistrzów podejrzeń w nowym ateizmie z pod tytułem Teolog w dialogu z Danielem Dennettem. Do omawianego zagadnienia podejdę w trzech krokach. Pierwszy z nich to nakreślenie ogólnych założeń nowego ateizmu, ich metody. Później pokażę główne tezy odczarowania, które korespondują z ideami bliskimi tym znanym u mistrzów podejrzeń. I na koniec podzielę się teologicznymi wnioskami, jakie rodzą się na kanwie poruszanych zagadnień. Przechodzę do punktu pierwszego. Założenia filozoficzne nowego ateizmu. Za poglądami propagatorów tego nowego ateizmu stoi mocne przekonanie, że teoria ewolucji jest hipotezą, a w zasadzie nawet tezą, która przynajmniej na chwilę obecną pozwala wiarygodnie odpowiedzieć na zdecydowaną większość pytań, jakie człowiek może sobie stawiać. Jest to więc mechanizm, który tłumaczy z jednej strony biologiczny rozwój przyrody, wtedy mówimy o poziomie genetyki, ale odpowiada też za zmiany kulturowe i mentalne, kierując dziedziczeniem jednostek zwanych memami. W gronie tych drugich, albo tych pierwszych, w zależności od teorii, mamy gen albo mem religijności. Obecność takiego elementu sprawia, że religia powinna stanowić najzwyklejszy, normalny przedmiot badania nauk empirycznych. O tym wspominał mój przedmówca, że właśnie oni mają takie podejście. Internet zanotował w swojej książce. Czarem, który, jak twierdzę, trzeba zdjąć, jest tabu zakazujące naukowego, niczym nieskrępowanego badania religii jako jednego z wielu zjawisk naturalnych. Ale do najmocniejszych i najbardziej wiarygodnych motywów sprzeciwu wobec mego postulatu z pewnością należy obawa, że jeśli czar ten pryśnie, jeśli religia zostanie pokazana w pełnym świetle pod mikroskopem, pojawi się poważne ryzyko zniszczenia innego, znacznie ważniejszego czaru – uroku samej religii jako wzbogacającej życie. Co mamy w powyższym tekście? Oprócz stwierdzenia, że religia jest zjawiskiem naturalnym, mamy także sugestię, że obecnie naukowe badanie religii jest skrępowane. Dennett zakłada, że coś lub ktoś broni dostępu do rzetelnego pochylania się nad fenomenem religijności ludzi. Po drugie, rozpoznaje on jako pewny motyw owej blokady, widząc go w obawie przed podważeniem przekonania o pozytywnym wpływie religijności, pozytywnym wpływie wiary na życie ludzkie. W innym miejscu książki Dennett twierdzi jednak, że istnienie tych korzyści płynących z religii, a także niebezpieczeństwo ich zniknięcia nie jest powiązane z samym badaniem, ale że dopiero wtedy, gdy religia podda się takiemu badaniu, można będzie to stwierdzić, te właśnie korzyści. A jeśli nie poddamy religii badaniu naukowemu, to będziemy podtrzymywać tylko fundamentalizmy i różne inne toksyczne formy religii. Tak zarysowana perspektywa pozwala Dennettowi w dalszym toku rozważań nazywać siebie i sobie podobnych odważnych krytyków Brightami, a więc myślicielami charakteryzującymi się szczególną bystrością, większą jasnością umysłu niż pozostali, bardziej oświeconymi. Dla uczciwości należy tutaj dodać, że ten amerykański filozof nie próbuje łączyć w sposób bezpośredni problematyki natury religii i religijności z kwestią istnienia Boga. On twierdzi, że mogłoby być nawet faktem istnienie absolutu, ale to nie przeszkadza wcale w traktowaniu zjawiska religijności jako niezależnego, w pełni naturalnego systemu zdarzeń, organizmów, przedmiotów, struktur, schematów, tekstów, doświadczeń, praktyk, innych bytów i że one wszystkie podlegają ściśle prawom fizyki i biologii. Głównym pytaniem badawczym Brightów, oczywistym z punktu widzenia teorii ewolucji, jest kto i w jaki sposób korzysta na byciu religijnym, ponieważ ktoś musi z tej religijności
zgodnie z teorią ewolucji korzystać, skoro jest ona ciągle podtrzymywana i obecna. W odczarowaniu czytamy: poddajmy religię badaniom naukowym tego samego rodzaju, jakim poddajemy tytoń, alkohol, a także muzykę. Dowiedzmy się, dlaczego ludzie kochają swoją religię i do czego ona im służy. Wysuwanych dotąd twierdzeń w tej sprawie nie powinniśmy traktować bardziej serio niż kampanii firm tytoniowych na temat nieszkodliwości palenia papierosów. Oprócz stawianego problemu, w powyższych słowach dostrzegamy podejrzenie, że obecnie człowiek jest oszukiwany przez tych, którzy zapewniają, że teizm, że religia nie szkodzi, że jest oszukiwany. I to stanowi pierwszą składową z odpowiedzi na pytanie, które postawiłem sobie we wstępie. A więc wniosek pierwszy. Religia jest zjawiskiem naturalnym, podlegającym badaniu metodami właściwymi fizyce i biologii. Cel tego badania to odpowiedź na pytanie o rzeczywistą wartość i korzyści płynące z bycia religijnym. Przechodzę do drugiego punktu. Naturalne tłumaczenia powstania religii i religijności. W toku badań Dennett stawia kilka hipotez badawczych. Hipotez, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z tych grup to hipotezy tłumaczące naturę i pochodzenie religii w ogóle, a druga z tych grup hipotez to te, które tłumaczą sens poszczególnych aktów religijnych, więc trochę węższy wymiar. Te pierwsze, już wtedy, gdy odnoszą się do religii ludowych, można ująć w kilka grup, tak je Dennett ujmuje. Możliwe, że religie powstały według teorii upodobania do słodyczy. Co ta teoria zakłada? Zakłada, że w ludzkim mózgu istnieje jakiś boski ośrodek, obecny tam fizycznie. Ośrodek, który odpowiada za pewien rodzaj łaknienia, a ten rodzaj łaknienia może być zaspokojony tylko i wyłącznie przez produkty, które dostarcza religia. Religia jest wtedy kwestią genetyki, kwestią biologii, ponieważ ten ośrodek za pomocą genów przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Nie został dotychczas taki ośrodek znaleziony, ale gdyby został znaleziony, no to jego istnienie w ludzkim mózgu musiałoby być połączone z jakimiś konkretnymi korzyściami, które taki ośrodek człowieczeństwu przynosi. Według Dennetta mogłoby to pozwalać na przykład na łatwiejsze przetrwanie jednostkom albo sprzyjać rozmnażaniu człowieka. Jeśli naukowcom nie udałoby się znaleźć takiego ośrodka w mózgu, Bożego Centrum, boskiego ośrodka, to wtedy trzeba by było szukać źródeł religijności w czymś zewnętrznym, zespolonym jednak z ludzką naturą. I takiego wyjaśnienia, gdyby nie było boskiego ośrodka, dostarcza druga teoria, teoria symbiotonów. Dennett pisze w taki sposób. Religie mogą okazać się rodzajem kulturowych symbiotonów, które są w stanie prosperować dzięki przenoszeniu się z jednego ludzkiego nosiciela na drugiego. Mogłyby one być mutualistami, poprawiającymi kondycję człowieka, a nawet umożliwiającymi mu życie, tak jak bakterie w naszym układzie pokarmowym, albo komensalami, które są neutralne, ani dobre, ani złe dla nas i nieszkodliwie nam towarzyszą, ale mogłyby też być pasożytami, szkodliwymi replikatorami, bez których byłoby nam lepiej. W każdym razie, jeśli chodzi o nasze interesy genetyczne, lecz których trudno się pozbyć, ponieważ rozwinęły one wielką umiejętność przeciwdziałania naszej samoobronie i rozpowszechniania się. Taką zewnętrzną jednostkę, która byłaby zespolona z naturą ludzką, nazwał filozof cultus religiosus. Jeśli ta teoria okazałaby się prawdziwa, to wtedy automatycznie zmienia nam się podmiot, który korzysta na tym, że człowiek jest religijny. Nie byłby to już człowiek jako taki, ale właśnie ten cultus religiosus, a więc sama religia korzystałaby na tym, że żeruje na człowieku. Kolejna teoria powstania religii zwana jest teorią selekcji seksualnej. Oparta jest ona na jednej z wersji doboru naturalnego, której decydującą rolę odgrywa
wybredna samica, preferująca takich mężczyzn, którzy są w swojej naturze wrażliwi na muzykę i na ceremonię. Ci mężczyźni, automatycznie chcąc się podobać tej kobiecie, wymyśliliby religię, która z wrażliwością na muzykę i na ceremonię ma bardzo wiele wspólnego. Czwartą teorią jest teoria pieniężna. Według niej religia to artefakt podobny do tworzonych przez społeczeństwa systemów monetarnych. Jeśli tak, no to wtedy znowu musimy zapytać, kto korzystałby na takiej religii. I pytając o podmiot korzystający, trzeba wskazać na jednostki, władców i całe społeczeństwo. Jednostka korzystałaby na takiej religii, ponieważ religia czyniłaby życie społeczne, więc środowisko, w którym żyje jednostka, bardziej bezpiecznym, harmonijnym i efektywnym. Władca korzystałby na takiej religii, ponieważ dzięki niej mógłby kontrolować swoich poddanych i żerować szczególnie na tych niedouczonych, bezradnych, bezbronnych. I w końcu korzystałoby całe społeczeństwo, ponieważ religia wzmacnia więzi, trwałość grup społecznych, trwałość grup politycznych. Jeśli żadna z tych teorii nie okazałaby się prawdziwa, jeśli trudno byłoby znaleźć kogoś, kto korzysta, to wtedy prawdziwą mogłaby się okazać teoria perły. Według niej na religii nikt nie korzysta, a religia jest tylko pewnym produktem ubocznym, tak jak perła. Produktem ubocznym, wynikiem działania mechanizmu przeznaczonego do reagowania na podrażnienia różnego rodzaju. Na podrażnienia natury ludzkiej organizm reagowałby w taki sposób, że tworzyłby jako produkt uboczny religię. Dennett notuje, według teorii perły religia nie pełni żadnej funkcji biologicznej, nie przynosi korzyści żadnemu genowi, żadnej jednostce, grupie czy symbiotonowi kulturowemu. Jednakże odkąd istnieje, może być obrzydliwe czymś, co jakoś urzekło nas, przedstawicieli gatunku, który cechuje nieograniczona zdolność do delektowania się rzeczami nowymi i osobliwymi. Nie byłoby wtedy potrzeby wskazywania na elementy religii pożądane z biologicznego punktu widzenia, ponieważ w grę wchodziłyby zupełnie inne standardy wartości, należące do zupełnie innej kategorii. Dennett nie przesądza, która z tych teorii jest prawdziwa. Mówi, po prostu tego nie wiemy. Twierdzi jedynie, że wszystkie one noszą znamiona projektu, a więc musi istnieć jakaś zróżnicowana replikacja, która za ten projekt będzie odpowiadała. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, jak ukazuje autor, później te religie ludowe przechodziły proces instytucjonalizacji, i oczywiście na każdym etapie rozwoju religie te musiały przynosić kolejne korzyści, zaspokajać kolejną grupę potrzeb. Wśród tych kolejnych potrzeb, które religie zaspokajały, wymienia się przynoszenie pociechy w cierpieniu, uśmierzenie lęku przed śmiercią, wyjaśnienie rzeczy, których inaczej nie można wyjaśnić, zachęcanie do zbiorowej współpracy w chwilach próby i zagrożenia. Musiałyby one przynosić na każdym tym kroku kolejne korzyści, ponieważ zawsze, gdy rozwija się coś w ludzkiej naturze, to ta natura musi wydatkować większą ilość energii, a zgodnie z teorią ewolucji nie może wydatkować dodatkowej ilości energii, jeśli nie ma automatycznie dodatkowych potrzeb, które są uzasadnieniem dla tego większego wydatku. Dennett twierdzi, że na pewnym etapie te memy religijne znalazły liderów, zarządców. Ci zarządcy wiązali się różnymi nieformalnymi i formalnymi układami z kapłanami i dzięki temu zyskiwali dodatkowe możliwości dlatego, aby mieć większe zyski albo dodatkowe możliwości usprawiedliwiania własnych niegodziwości. Te teorie, o których mówiłem, a także kilka innych, o których pisze Dennett, one próbują pokazać mechanizm powstania religii w ogóle. Teraz ta druga część. Coś, co może w naturalny sposób wytłumaczyć poszczególne akty religijne. Jednym z takich aktów, o których pisze Dennett, jest modlitwa. Jak ona może być wyjaśniona?
może być wyjaśniona w taki sposób, że z pokolenia na pokolenie przekazuje się przekonanie, że pewien przodek, na początku był to zwykły przodek, później był wygładzony, koloryzowany, w pewnym momencie ubóstwiony, no, znamy to gdzieś stroja, wie wszystko i że tą wiedzą ten przodek może się z nami dzisiaj podzielić. Musimy się jednak z nim tylko komunikować. Jeśli będziemy się komunikowali, to będziemy mieli z tego znowu bardzo konkretne korzyści, przynajmniej dwie. Pierwsza, zyskamy dostęp do informacji strategicznych, do tych informacji podstawowych. A druga korzyść, to zrzucimy z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jeśli decyzja, którą podejmuję, będzie wynikiem konsultacji z kimś, no to wtedy automatycznie ta odpowiedzialność, jeśli całkiem ze mnie nie znika, to przynajmniej rozkłada się na tego, który mi doradził i na mnie samego, który decyzję podejmuje. Swoje naturalne uzasadnienie, oprócz modlitwy, mają także wszelkie rytuały, z którymi mamy do czynienia, chociażby w liturgii. Czytamy. Rytuały są czynnościami wzmacniającymi pamiętanie, którym ewolucja kulturowa, nie zaś jacyś świadomi ich projektanci, przydzieliła funkcję zapewniania wierności kopii w samym procesie transmisji odpowiednich memów. Konieczność istnienia pewnych powtarzalnych akcji rytualnych jest więc związana z pewnym ewolucyjnym mechanizmem wypierania z pamięci wszystkiego, co w pewnym okresie czasu wydaje się niekonieczne. Aby nie doszło do takiego wypierania idei religijnych, to wtedy musimy zachowywać, przypominać to w każdym pokoleniu i dzieje się to za pomocą rytuałów. Wierne kopiowanie zastanych wzorców. W podobny sposób Dennett szuka uzasadnień kilku innych konkretnych aktów religijnych, naturalnych uzasadnień. Nie będę ich wszystkich omawiał, ponieważ bardziej chodzi o mechanizm niż o sam fakt, zawartość merytoryczną, treściową tego, jak on to robi. A więc wniosek drugi. Istnienie religii i aktów religijnych można wyjaśnić w sposób naturalny, bez odwołań do rzeczywistości transcendentnej. Część z wyjaśnień proponowanych przez nowych ateistów jest prawie dokładną kopią propozycji mistrzów podejrzeń, a inne różnią się co do słownej formulacji, ale nie wnoszą praktycznie nic nowego do istoty argumentacji. Przechodzę do najciekawszej dla mnie osobiście części trzeciej, do konkretnych implikacji teologicznych. Od wystąpienia mistrzów podejrzeń minęło ponad 100, niewiele poniżej 100 lat. Skoro ich idee są ciągle żywe, skoro ciągle cieszą się popularnością, to teolog dzisiaj powinien zastanowić się, dlaczego przez tak długi okres czasu te idee nie straciły na swej sile oddziaływania. Dlaczego tak się dzieje, że ciągle ludzie słuchają tych, którzy argumentują w podobny sposób jak Nietzsche, Freud, Marx? Dlaczego te książki, które zawierają te treści, są ciągle tak często czytane, cytowane, tak popularne? Potencjalne odpowiedzi na to pytanie mamy dwie. Pierwsza z nich może dlatego, że mistrzowie podejrzeń wtedy mieli rację. Może dlatego to ciągle jest aktualne, że oni wtedy powiedzieli prawdę. Myśmy dlatego nie byli w stanie tego zlikwidować. I druga możliwość, może jest to związane z pewną słabością teologii. Ona nie poradziła sobie po prostu przez cały ten okres czasu z pełną dekonstrukcją tamtych argumentów, tamtej argumentacji. Zaryzykuję stwierdzenie, że jedna i druga odpowiedź niesie w sobie trochę prawdy. I ta pierwsza, i ta druga. Po pierwsze bowiem, ateiści mieli rację wtedy, gdy podkreślali naturalny charakter wielu zachowań religijnych. Po osiągnięciach fenomenologów religii możemy już dzisiaj z całą pewnością mówić, albo jeśli nie z całą pewnością, to z dużym prawdopodobieństwem, że człowiek jest z natury religijny, a więc, że pewna wrażliwość na sakrum wyrażona w zachowaniu religijnym jest elementem stałym, obecnym w prawie każdej z przebadanych kultur.
Fenomen ten zresztą wykorzystali niektórzy teologowie, gdy formułowali antropologiczne argumenty za istnieniem Boga, gdy mówili, że są w człowieku takie tęsknoty, takie pytania, które mogą być zaspokojone, bądź pytania, na które można uzyskać odpowiedź tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyjdzie się poza człowieczeństwo. Że właśnie religia wydaje się być tym, co jest jedyną płaszczyzną, na której i te tęsknoty, i te pytania uzyskują swoje rozwiązanie. Takie wnioski, takie wątki są obecne choćby u Pascala, u Modela, u Karla Ranera. Nie jest więc dziś dla teologa problemem przyznanie racji ateistom, którzy twierdzą, że skłonności religijne zawierają się jakoś w ludzkiej naturze. Dziś prawie nikt tego już nie kwestionuje. Problem pojawia się wtedy, gdy pytamy o powód i o wartość owych skłonności. Teolog widzi je jako bogactwo. Bogactwo, które wynika z faktu stworzenia na Boży obraz podobieństwo, które sprawia, że człowiek jest kimś więcej niż tylko wynik ewolucji, że posiada w sobie pewien Boży pierwiastek i ten Boży pierwiastek ujawnia się właśnie w zachowaniach religijnych, w tych predyspozycjach i tendencjach. Ateista widzi w religijności natury ludzkiej pewien element powstały w wyniku doboru naturalnego, bardzo często pewną deformację, oszustwo, wirus, z którym na tym etapie cywilizacji trzeba sobie już poradzić, trzeba go już zwalczyć i trzeba odrzucić. Zarówno to uzasadnienie teisty, jak i ateisty jest kwestią decyzji światopoglądowej, interpretacji danych, a nie rozumowania dedukcyjnego. Wzajemne przekonywanie się w tym względzie nie jest więc już elementem debaty na poziomie nauk empirycznych, a bardziej na poziomie gustów, na poziomie preferencji pozamerytorycznych. I z tego powodu, według mnie, zupełna dekonstrukcja argumentacji mistrzów podejrzeń jest rzeczą bardzo trudną, a może nawet niemożliwą. Po drugie, na społeczną popularność idei ma wpływ nie tyle jej prawdziwość, ile przekonywujący sposób prezentacji. Wydaje się, że pod względem retorycznym ateiści zarówno XIX-wieczni, jak i współcześni posiadają zdecydowanie większy talent niż większość teologów. Dodatkowo w przepowiadaniu, w katechizacji, w chrześcijaństwie przez długi czas, a w wielu przypadkach niestety jest tak do dzisiaj, można się było spotkać z redukowaniem religijności do moralności i doktryny, co w powszechnej świadomości utożsamiało chrześcijaństwo z jakimś humanizmem na bardzo wysokim poziomie. Takie podejście odpowiadało zarzutom ateistów, wpisywało się w dokonywaną przez nich analizę. Gdyby chrześcijańskim teologom udawało się skuteczniej przekonywać, że istoty religii wcale nie stanowią elementy instytucjonalne, że nie chodzi o sformułowania doktrynalne, czy nawet kwestie walki z grzechem, ale że to wszystko jest wtórne i drugorzędne. Jeśli w orędziu chrześcijańskim wybrzmiewałoby głównie to, że podstawowym, decydującym o byciu chrześcijaninem jest przekonanie, że Bóg od początku stworzenia w różnej formie się nam daje, także przez pierwiastki obecne w naszej naturze, że otacza nas miłością, między innymi jest to widoczne w naszych predyspozycjach, że umożliwia nam wyzwolenie z ziemskiej skończoności. Gdyby tak wyglądało skuteczne przepowiadanie, to okazałoby się, że dyskusja na poziomie Nietzschego, Freuda, Marxa i ich dzisiejszych kontynuatorów dotyczy zagadnień dla religii mniej ważnych i że w żaden sposób nie może ona kwestionować istoty samej religii. Uważam więc, że ciągła popularność idei mistrzów podejrzeń jest dla teologa wezwaniem, by jeszcze intensywniej dążył do oczyszczania chrześcijaństwa, by zrobił kolejny krok na drodze do prawdy. Przechodzę do zakończenia. We wstępie postawiłem sobie następujące problemy badawcze. Co wspólnego ma główny nurt ateizmu współczesnego z koncepcją znaną z XIX-wiecznych lektur na ten temat? I drugie, jakie znaczenie dla teologa ma fakt, że sposób myślenia Marxa, Nietzschego i Freuda jest wciąż atrakcyjny i chwytliwy? Odpowiadając na pierwszy, należy stwierdzić, że argumentacja nowych ateistów nie stanowi wyraźnej nowości co do treści, a jedynie co do formy.
podobnie jak ich XIX-wieczni poprzednicy, nowi ateiści próbują podejrzewać religię o kłamstwo, wskazując na naturalne możliwości tłumaczenia fenomenów religijności. Dla teologa jest to wyzwanie do oczyszczania chrześcijaństwa, poszukiwania wciąż nowych dróg, upowszechniania jego podstawowego przesłania. Prawdopodobnie nie będzie to skutkowało kompletną dekonstrukcją poglądów ateistycznych. Oni będą zawsze. Ponieważ te poglądy są oparte na elementach uznaniowych, a nie argumentach naukowych. Można jednak sprawić, że zdecydowanie obniży się rozmiar sukcesu społecznego propagatorów tamtych idei. Dziękuję bardzo.